No zjeżdżało się tej Warszawy, odkąd uruchomili pociągi dalekobieżne nad morze. Chyba nie widzę, no bo ten świat, noż mamy swoje lat 30, a każdy by się tylko tłoczył w pierwszej klasie. Nie, to nie łaska, bo co ludzie powiedzą? A trzecia? O, niemożliwe, przecież nie ma wyścielonych siedzeń. Jaki kolejarz, to aż pozazdrościć. Bogaty, powyżej średniej krajowej, a ile dodatków na wszystko? Ale przynajmniej uczciwie zarabia i w mundurze przystojnie wyglądają. Co pani chcesz? Każda pokraka w mundurze ładna. Prawda. No zobacz pani kochana, jak ta radczyni zamojska z synkiem oficerem przechodzi. Jaka dumna. A ten jej synek? To tylko w kasynie całą pensję oficerską przepuszcza. A podobny do nikogo. W dodatku ryżawy. Tu sami utracjusze nazjeżdżają się. Już im do Copot nie wypada. Teraz tylko Kamienna Góra albo Jurata. Ale w końcu polskie. To my gorsi? A ile moderny? Pensjonaty, hotele, kasyna, domy zdrojowe. Żyć nie umierać. Tylko trzeba mieć za co żyć na poziomie. Ale czy kobieta nowoczesna, wyzbyta wszelkich uprzedzeń, inteligentna, nie zasługują na Patrzaj pani, jakie te artystki frywolne. Żeby w spodniach podróżować? To skandal! Skandal! Mój mąż narzeka, że na sam bilet w dwie strony to jak 1/5 pensji. Może i racja? Daj pani spokój. Mężu otrzymać przy sobie rzecz łatwa, jak mawia ta pisarka, samozwaniec. Jak to szynie? Podsypać trochę ziarenek? No tak. Ale nie przekarmiać. Co za dużo, to niezdrowo. Och, ileż będziemy stać tej granicy? To wymyślali. Miasto w środku Polski, a jak wyspa. Korzystając z okazji, proponuję przejście do bufetu. Toż mycelki wiedeńskie palce lizać.